Cześć, dziś Wielkanoc. Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. A jak to z tym zmartwychwstaniem było? Zobaczmy w temacie dnia. To zagroda dobrego pasterza. Mieszkanie dla owiec. Dobry pasterz wprowadza owce do owczarni, otwierając i przytrzymując drzwi własnym ciałem. Wpuszcza do środka tylko te owce, które zna i które do niego należą. Jeśli ktoś nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zabójcą. Owce też znają swojego pasterza i poznają go po głosie. Wiedzą, kiedy to on staje w wejściu i przytrzymuje drzwi, a one przez niego wchodzą do owczarni. To jest inne wejście. To wejście nie ma drzwi, lecz kamień, który zamyka je. Za tym kamieniem złożono ciało Baranka Bożego, który umarł na krzyżu Golgoty. Kiedy kobiety szły, aby namaścić jego ciało, zastanawiały się, kto odsunie im tak wielki kamień i otworzy wejście, aby mogły tam wejść. Ten kamień był naprawdę potężny i oddzielał życie od śmierci. Kiedy kobiety dotarły na miejsce, zobaczyły, że ktoś już odsunął kamień, a wejście jest otwarte. Być może inni ludzie przechodzili tam wcześniej i widzieli otwarte wejście. Ale ominęli je, bo nie znali dobrego pasterza, który sam stał się barankiem ofiarnym i jako baranek Boży złożył ofiarę za grzechy wszystkich ludzi. Kobiety znały dobrego pasterza i kochały go. Wiedziały, że oddał swoje życie za owce. Dlatego od razu zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a wejście otwarte. Weszły do środka, ale tam nie było już śmierci, tylko życie. Biali mężczyźni siedzący w środku powiedzieli, że Baranek Boży otworzył drzwi. On sam stał się drzwiami od śmierci do życia. A co dziś jeszcze w szkółkowieściach? Zobaczmy. Cześć! Dziś Wielkanoc, wesołych świąt, Jezus zmartwychwstał. My na Ukrainie nie mówimy wesołych świąt, a mówimy, witamy tak naprawdę, Chrystus Woskres. A druga osoba mówi, воистину Воскрес. Габріша, powiemy razem? Chrystus Woskres. Jezus zmartwychwstał.
Teraz zapraszam Was na niezwykłą polecajkę. Zobaczcie sami. Cześć! Zdziwieni? Dzisiaj nie jesteśmy w księgarni Warto, ale to z powodu wielkiej okazji, jaka jest w wydawnictwie Warto, dlatego że ukazała się książka dla dzieci autorstwa diakon Katarzyny Kowalskiej Podróż na bocianim grzbiecie. Mamy dzisiaj, słuchajcie, wielką przyjemność, że autorka jest z nami i prosimy ją o kilka słów o tej książce. Cześć, witajcie. Zwykle to ja zadaję pytania innym, dzisiaj pytają mnie. Bardzo jest mi miło, że mogę Wam zaprezentować książkę Podróż na bocianim grzbiecie. To podróż o parze bocianów, Klekotku i Tekli. A z czasem zobaczycie, że ich rodzinka się troszkę powiększyła i że bohaterów będzie więcej. Oni przylatują z Afryki, dokładnie tak samo jak teraz przylatują bociany z Afryki do Polski. Oni również przylatują do swojego domu, w którym będą się spodziewać swojego potomstwa. Ale oprócz tego, że z tej książki dowiecie się wiele o życiu bocianów, dowiecie się też wiele o własnym życiu i o tym, jak może wyglądać życie człowieka, życie dziecka z Bogiem. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście właśnie uczyli się wiary z książki o Tekli i Klekotku. Zachęcamy serdecznie do lektury. Książka jest w naszej księgarni i na www.warto.com.pl. Ten pan Piotr to niesamowicie ciekawy człowiek. Ciekawe, co dzisiaj powie nam o kolorach jajek. Ze mną po raz drugi pan Piotr Szafrański z pracowni rękodzieła Jajcarnia. W zeszłym tygodniu mieliście okazję zobaczyć, jakie piękne arcydzieła wielkanocne pan Piotr wykonuje za pomocą takiego zwykłego nożyka. Pokażmy te piękne jajka. To są kroszonki. Mam nadzieję, że przez ten tydzień udało Wam się podobne zrobić w Waszych domach i dziś na wielkanocnych stołach macie równie piękne, kolorowe i drapane jajka. Ale obiecałam w zeszłym tygodniu, że dzieci usłyszą o tym, jakie znaczenie ma kolor barwnika na wielkanocnych jajkach. No to Piotrze, słuchamy. Powiedz nam, skąd w ogóle kolory jajek i co oznaczają? Teraz cię przeegzaminuję. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia gdzieś zasięgnęłaś informacji. Zaczniemy od łatwego koloru. Kolor czerwony. Z czym się kojarzy? Miłość? No dokładnie. I jajko, kroszonkę w kolorze czerwonym otrzymywał kawaler, chłopak od dziewczyny, z którą już można powiedzieć były zaręczyny i był planowany ślub. O. Wtedy się dostawało jajko w kolorze czerwonym. No to kolejny kolor, też łatwy. Zielony. Nadzieja? Dokładnie. Egzamin prawie. Czyli kto dostawał, jaki chłopak, bo oczywiście wiecie, w tej chwili można powiedzieć równouprawnienie, każdy każdemu może kroszonkę dać. Ale jakbyśmy tak 100 lat temu się cofnęli, to oczywiście te jajka były wręczane kawalerom w lany poniedziałek. Aha, czyli zielone jajko dziewczyna dawała chłopakowi, jak chciała mu zrobić nadzieję na to, że może się nim zainteresuje? Nie do końca. To był taki chłopak w wieku 15 lat. Aha. Nadzieja, jeszcze nie mężczyzna, już nie dziecko, więc taki podrostek. Prawie dorosły można powiedzieć mężczyzna, tak? No dobrze, kolor fioletowy. Kojarzy mi się z fioletowym antypendium w kościele, czyli z barwą liturgiczną, ale pewnie w jajkach znaczy coś innego. Jajko w kolorze fioletowym otrzymywał stary kawaler. Aha. Stary kawaler dostawał jajko w kolorze fioletowym. Nie mam jajka w kolorze brązowym, a mam. No. Nie, to nie brązowe, ale powiedzmy takie jajko właśnie brązowe, ufarbowane w cebuli. Co mogło znaczyć brązowe jajko? No nie mam pojęcia. Brązowe jajko dostawał mąż od żony. Ja się śmieję, że ten kolor najłatwiej było uzyskać, więc tych brązowych jajek było
Czyli, że żona się już nie starała dla męża. No tak poniekąd. Tak. Nie mam przy sobie jajka żółtego, ale był jeszcze kolor żółty. Mhm. I tutaj nie będę cię męczyć. Kolor żółty był takim oznakiem czarnej polewki, czyli było to zrobione na surowym jajku, zabarwione na żółto i jeżeli przychodził kawaler, który miał pewne względy, chciał uzyskać u dziewczyny, a nie do końca on jej pasował, wkładała mu takie jajko do kieszeni, rozbijała i miał jasny sygnał, że już tutaj więcej nie ma chodzić, bo kiedyś na śląskiej wsi, nie tylko na śląskiej wsi, każdy kolor, każda część ubioru miała swoje znaczenie, mhm. I ludzie porozumiewali się niekiedy bez słów. Wystarczyło takie jajko w kieszeń i już ten chłopak sobie odpuszczał. Aha. I został jeszcze jeden kolor. Właśnie. Twój ulubiony. Ostatnio mówiłeś, że twój ulubiony to jest kolor czarny. Kolor czarny. Jak myślisz? Elegancki bardzo. Bardzo, tak. Mhm. Kolor, tak zwany godny kolor na Górnym Śląsku. Jajko w kolorze czarnym dostawały najważniejsze osoby we wsi i w rodzinie. Mhm. Czyli wójt, nauczyciel, pastor, ksiądz, lekarz. To był kolor czarny. Jak ja tłumaczę właśnie dzieciom na warsztatach, to nie jest czarny brudny, tak jakby się przebiegły i się pobrudziły, mhm. tylko to jest taki czarny błyszczący, tak jak tu widzicie. Pamiętajcie. Szlachetny. Godny. U nas na Śląsku mówi się godny kolor, dlatego też te mazelunki, czyli te ubiory mhm. kobiet w pewnym momencie były w czerni. Mhm. I mamy tą podstawową paletę barw omówioną. A niebieski? Niebieski jest współczesny i nic nie znaczy? Niebieski na Śląsku zawsze był kolorem bardzo lubianym. Mhm. Kuchnie były białkowane, potem były malowane na niebiesko. No faktycznie, to tłumaczy się, że to jest kolor naszej Odry, która tutaj tu przepływa, ale na Śląsku bardzo lubiany jest właśnie niebieski kolor. Aha. Przepiękne kroszonki, przepiękna historia, bardzo ci za nią dziękuję. Mam nadzieję, że teraz już będziecie bardzo świadomie wybierać kolor jajka, które będziecie chcieli zjeść albo komuś podarować. Także zachęcam Was do tego, żebyście na swoich stołach również zrobili piękną dekorację z wielkanocnych jajek. Życzymy Wam dobrego świętowania i dzisiaj, i jutro mokrego dyngusa. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Teraz odrywamy się od stołu i świątecznego jedzenia i zaczynamy kącik kreatywny. Jak Wam mija świąteczne popołudnie? Ja mam nadzieję, że oprócz tego, że jecie same pyszności dzisiaj, to znajdziecie też czas na to, żeby trochę podziałać. A będziemy nadal w klimacie wielkanocnym, więc będziemy potrzebować spód od wytłaczanki takiej po 10 jajkach. Będziemy potrzebować piórka, ale jeśli ich nie macie, to bez piórek też damy radę. Będziemy potrzebować mech. Wybierzcie się po świątecznym obiedzie na spacer. Na pewno mech gdzieś znajdziecie w okolicy. Będziemy potrzebować albo kolorowy papier, albo taką piankę foamiranową. Ja mam właśnie piankę w kolorze czerwonym i białym. Pistolet z klejem na gorąco. Flamastry. Nożyczki, nożyk i ołówek. Spróbujemy zrobić kurczaka z wykorzystaniem naszej dłoni. Jak to zrobimy? No to popatrzcie. Bierzemy najpierw biały papier albo białą piankę. Moja jest dwustronna, z jednej strony się świeci, ale na Wielkanoc taka świecąca nie za bardzo mi się podoba, więc wykorzystam tą część białą. Składamy naszą rękę w pięść i wtedy z tej strony wyjdzie nam taki grzebyk od kury, bo mamy palce. A z drugiej strony wyjdzie okrągłe. I uwaga, kładziemy naszą pięść i odrysujemy. Tutaj, tak jak palce idą, hop, hop, hop i dalej już zaokrąglamy. O, dokończymy sobie już bez dłoni. O. I tak powstanie głowa od naszego kurczaka. Wytniemy tą głowę.
białą piankę już sobie odłożę. I teraz grzebyk zaznaczymy sobie o tak. Weźmiemy czerwony flamaster i pomalujemy naszej kurze grzebyk na czerwono. Grzebyk już mamy. Namalujemy naszej kurze jeszcze oczy. Do tego mi posłuży czarny flamaster. O! I ta kura tak patrzy troszeczkę w bok, więc te oczy nie będą całkiem na środku, tylko o, tu będzie jedno oko, tu będzie drugie oko. O! I jeszcze potrzebujemy dziób dla naszej kury. Zetniemy po prostu rożek od czerwonego papieru. No, jakiś krzywy mi wyszedł, ale zaraz to naprawimy. Cyk. Ja sobie pokleję tutaj brzeg klejem na gorąco. Uważajcie, poproście rodziców o pomoc przy zabawie klejem, bo można się poparzyć. O. I teraz ten dzióbek tak troszkę skleimy. O, mój kurczak już ma dzióbek. Teraz bierzemy naszą wytłaczankę. Z jednej strony, tu na końcu, nacinamy ją nożykiem. I w taką przestrzeń, która tu powstanie, wkładamy głowę. O. Tak. Teraz znowu wykorzystamy naszą dłoń. Bierzemy trzy palce i ten palec czwarty. Kładziemy trzy palce tu, a czwarty najdalej jak się da do tyłu. I znowu bierzemy ołówek i odrysowujemy. To będzie taka matryca, którą za chwilę troszeczkę zmienimy. Cyk. Cyk. O. I teraz sobie wyrównamy. I powiem Wam, że gdybyśmy zrobili takie wielkie nogi naszej kurze, to byłaby strasznie śmieszna. Ale wykorzystamy najpierw kształt naszej dłoni, a potem troszeczkę zmniejszymy te nogi. O, mamy wielkie, kurze stopy, więc troszeczkę je zmniejszymy. Teraz słuchajcie, wystarczy zrobić cyk, tak jakbyśmy obcinali paznokcie. Cyk. I cyk. I już nasze łapki są troszeczkę krótsze. I jeszcze tylną łapkę też skrócimy. O. I teraz już nasze kurze stopy nie są takie wielgachne. O. Przykleimy je tutaj zaraz, ale na razie mamy tylko jedną, więc musimy wyciąć drugą stopę. Więc przykładamy ją odwrotnie na lewej stronie, tak, żeby nasze stopy były symetryczne do siebie. Odrysowujemy. O, papier możemy już też odłożyć. I teraz, moi drodzy, przyklejamy nasze kurze stopki. Robimy to klejem na gorąco, na brzegu wytłaczanki. A więc tu i cyk, jedna stopka. Moja kura ma już stopy, ma już głowę, a tutaj ma ogromny brzuch, na którym zmieści wiele jajek. Ale musimy tym jajkom przygotować piękne, estetyczne miejsce. Do tego przyda nam się właśnie mech i piórka. Będę sobie dekorować tutaj poszczególne miejsca na jajka.
biorę troszeczkę mchu, nakapię tutaj kilka kropel kleju na gorąco. I przykleję troszkę mchu. O, właśnie tak. A w niektóre okieneczka, w niektóre miejsca na jajka przykleję piórka. Miejsce na jajka u mojej kury już gotowe, więc moje jajka są jeszcze białe, ale wy możecie mieć białe albo pomalowane i możecie je włożyć w różne miejsca wytłaczance w naszej kurze. Taka dekoracja na świątecznym stole będzie na pewno wyglądać przepięknie, a jutro jeszcze cały świąteczny poniedziałek wielkanocny, więc będzie pięknie ozdabiał mój kurczak świąteczny stół. Zachęcam Was do działania i życzę Wam dobrej zabawy. Zanim się pożegnamy, jeszcze świąteczne życzenie. Niedziela Wielkanocna to dzień radości. Dzień radości z tego, że grób Jezusa jest pusty. A więc takiej radości w ten poranek wielkanocny chciałem Wam życzyć. No i to już koniec dzisiejszej szkółko wieści. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Zmartwychwstania Jezusa. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia za tydzień. A to za jutro!